dzisiaj w piątą niedzielę Wielkiego Postu zatrzymamy się na chwilę pod krzyżem. Tydzień temu razem z Jezusem przemierzaliśmy drogę krzyżową. Zatrzymujemy się na Golgocie, w miejscu czaszki. Zatrzymujemy się pod krzyżem i patrzymy na ten krzyż, na krzyż Chrystusa. Patrzymy w górę na konającego na nim naszego Zbawiciela. Najpierw patrzymy na Jezusa, ale też nieobojętne jest nam to, kto jest wokół tego krzyża. Kto jest obok, kto jest przy krzyżu, a kto jest nieco dalej. Czyli chcemy popatrzeć dzisiaj do góry, zobaczyć Jezusa, ale też rozejrzeć się wokoło i zobaczyć innych ludzi. Chyba najbliżej Chrystusowego krzyża byli ci, którzy niejako z urzędu, czyli strażnicy, pilnowali, dozorowali wykonanie tego wyroku śmierci. Byli po to, aby wszystko dokonało się zgodnie z prawem, z procedurami i aby dopilnować, że na pewno skazaniec umrze, skona. Niewątpliwie na początku ta praca, ten obowiązek tych strażników był dla nich dziwny. Ale z czasem wpadli w jakąś rutynę i może to działanie, to pilnowanie skazańców stało się dla nich jakieś nudne. Jeżeli coś staje się rutyną, takim zwykłym zajęciem, to staje się nudne. Więc dla zabicia czasu zabawiali się grą w kości. Wśród tych strażników byli też strażnicy zapobiegliwi, którzy nie chcieli, aby po skazańcach cokolwiek się zmarnowało. Bo jeżeli coś jeszcze skazaniec przyniósł ze sobą na to miejsce straceń, na Kalwarię, to można było to zachować, można było to spieniężyć albo po prostu wziąć sobie. I na pewno nęciła ich suknia, którą był odziany Jezus, rzadko spotykana, można powiedzieć, dobra robota. Wielu na tę szatę miało chęć, dlatego, jak czytamy w Ewangelii, zapobiegliwi strażnicy rzucili o nią losy, komu ma przypaść, do kogo ma należeć. Nie kłócili się, nie ciągali po sądach, adwokatach. Załatwili to od razu, kulturalnie. Po prostu rzucili losy, do kogo ma należeć. Kogo jeszcze widzimy na tej Kalwarii, na tym miejscu straceń? Na pewno byli też tacy, którzy należeli do grupy zajmującej się porządkami, bo przecież trzeba uprzątnąć narzędzia zbrodni, pozbierać jakieś gwoździe, młotki. Nie można pozostawiać po sobie nieporządku. Dlatego troskliwie zbierają porozrzucane narzędzia. Robią po prostu porządek.
Ale przecież wśród tych strażników byli ci, którzy wykonując te czynności, niejako dojrzewali. Czyli mieli w sobie jeszcze te chwile zastanowienia, byli uważni, spostrzegawczy i zauważyli, że śmierć jednego ze skazańców jest inna niż wszystkie inne, w których uczestniczyli. Dziwne rzeczy się dzieją. I ktoś to zauważył. A tym, który to zauważył, był setnik, który przyprowadził tę całą egzekucyjną kohortę na Golgotę. I nagle z ust tego człowieka, który można powiedzieć zawodowo zajmował się wykonaniem czy wykonywaniem wyroków, słyszymy słowa: zaiste ten był Synem Bożym. Kiedy popatrzył na to wszystko, co działo się z Jezusem, kiedy popatrzył na krzyż Chrystusa, wyznał, można powiedzieć, wiarę. Zaiste ten był Synem Bożym. Do takich, którzy dostąpili też łaski nawrócenia, niewątpliwie należał Łotr, wiszący po prawej stronie Chrystusa. Wiemy też, że pod krzyżem, czy może w pobliżu krzyża, bo pewnie nie najbliżej, były też serca kochające Chrystusa i razem z Nim konające, cierpiące, serca wierne i przyjazne. Maryja, Matka Jezusa, umiłowany uczeń Jan, Magdalena. Widzimy, ile tych osób było, różnych osób i jaka była relacja do tego, który wisiał na krzyżu. Moi drodzy, ilekroć jesteśmy na mszy świętej, Chrystus ponawia, uobecnia tę ofiarę swojego życia, uobecnia swoją śmierć na krzyżu. Jesteśmy tak samo, jak ci na Golgocie, jak strażnicy, jak dobry Łotr, jak setnik, jak Maryja, jak Jan, jak Magdalena, bardzo blisko Jezusa. Jesteśmy naocznymi świadkami kalwaryjskich wydarzeń, ale dokonujących się dla nas z woli ustanowienia Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Kalwaria dokonuje się tu i teraz, podczas każdej mszy świętej, na tym ołtarzu. Czy w to wierzymy? Wiara niestety często przychodzi ludziom bardzo ciężko. Wiemy, jak trudno jest wierzyć. Wiemy, jak trudno jest zachować wiarę od różnych czynników, wpływów. Wiemy, jak trudno jest świadczyć o wierze przed światem. Do jakich ludzi należymy, stając wobec Chrystusowego krzyża? Grający w kości, grający o suknię, grupa uprzątająca kalwaryjskie wzgórze po całej robocie. Jacy to są ludzie? Jakbyśmy chcieli to dzisiaj opisać. Ci właśnie grający w kości, rzucający losy o suknię, grupa uprzątająca, pilnująca, to można powiedzieć ci wszyscy, którzy mszę świętą, niedzielną, świąteczną, tak bardzo w
te dni są zajęci swoją rolą, zadaniami, obowiązkami, obowiązkami odwiedzających, podejmujących gości, sprzątających, piorących, nadrabiających różne zaległości, że nie mają czasu, aby w te dni świąteczne spojrzeć w stronę krzyża. Nie mają czasu na mszę świętą, w której uobecnia się Kalwaria. Moi drodzy, ciekawe są te ludzkie postawy spod krzyża. Ale my przyszliśmy dzisiaj na gorzkie żale. Nie tyle, żeby przeprowadzać jakieś studium psychologiczne ludzi, którzy stoją pod krzyżem i wokół ołtarza, ale przychodzimy po to głównie, aby wzrastała nasza wiara, aby wzrastało nasze zaufanie Panu Bogu, aby umacniało nas ta obecność tutaj, rozważanie tych wielkich tajemnic naszej wiary w wierności Bogu, zwłaszcza w momentach trudnych naszego życia, w momentach, które są pytaniem, czy jesteśmy do Niego przywiązani i do jakiej grupy ludzi się zaliczamy, tych patrzących na krzyż Chrystusa, czy tych wiecznie zabieganych, tylko sprzątających, niby blisko tego krzyża, ale nie bardzo zainteresowanych tym, co się tam dzieje. Tych obojętnych, załatwiających swoje sprawy. Czy do tej grupy ludzi stojących pod krzyżem, którzy razem z Chrystusem ofiarują siebie Bogu Ojcu, składają w ofierze również swoje życie. Do tych ludzi, którzy miłują, szanują, okazują miłosierdzie, którzy współczują. Dlatego kończąc, módlmy się. Dobry Boże, spraw, abyśmy rozważając mękę Twojego Syna i uczestnicząc w niej w czasie każdej mszy świętej, umieli wytrwać przy Tobie, Twoim Synu, pomimo naszych zniechęceń, naszych złych przyzwyczajeń, pomimo mnóstwa naszych codziennych spraw odciągających nas od Ciebie i spraw, abyśmy nigdy nie opuszczali Tego, który za nas umarł na krzyżu.